Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Darkwood. Kochani, wracamy do naszej przygody. I tak, co my tu mamy? Mamy w ogóle 15.57, czyli niedługo będzie noc. My już chyba zdążyliśmy tutaj wrócić do naszego pierwszego miejsca, pierwszej kryjówki. Więc tak, z pewnością. Będę chciał na następnym dniu już się przeprowadzać powoli. Tylko tak, tutaj mamy jeszcze paliwa na 2 dni. Minimum na 2 dni. Więc z pewnością całą benzynę, jaką będziemy mieć, to zabieram. Ja bym nawet sobie tu jeszcze porobił troszeczkę desek rejeczego, żeby mieć jak się tam od razu zabarykadować. W sumie to nie jest głupi pomysł. To nie jest głupi pomysł. Złom, alkohol, zapałki, gwoździe z pewnością bierzemy. Zapałki też możemy wziąć. Złom też weźmiemy. Deski, liny. W sumie to żarcie psie możemy zostawić. Myślę, że desek nam na razie starczy. Czy desek tych z gwoździami. Jedną mamy ulepszoną. Niestety nie mamy paliwa już tutaj. Ale my chyba jeszcze mieliśmy inwentory gdzieś tu. O właśnie. Ile mamy tego paliwa? Luksus. O, tak nie brałem. Dobra, dolejmy trochę tego paliwka. O, w ogóle chyba możemy robić to w ten sposób, prawda? Prawda. O właśnie. Dobra, dolejmy teraz tutaj. Jak to się robiło? Trzeba było wziąć łapkę. A czemu ja nie mam tego... Ej, ja to wyrzuciłem? Tak. Wyrzuciłem to. Widzicie, miałem ze 3 dni przerwy od Darkwooda i już mam problemy z tym, co tutaj robimy. Zamknijmy tą piłkę. O. To wystarczy. I do dna. 9 desek dodatkowych. Myślę, że nam na spokojnie dostarczy. Szkoda, że się nie do tego jeszcze ulepszać jakoś. Ja myślę, że Ori nam wystarczy tego paliwa. Nawet nie będę brał całego, więcej desek wolałbym wziąć. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, dolejmy sobie jeszcze tego paliwa. Tyk. Już będzie 8. 18 desek. Ile potrzebujemy na zabarkadowanie? 3. No to starczy bez problemu. Więc już pierwszy dzionek będziemy mieć zaliczony. Tego paliwa dużo nie zostało. Czy mogę go jeszcze napełnić? No, niestety na zmarnowanie poszło. No trudno. Trudno, trudno, trudno. Dodatkowo, czy ja tutaj mogę coś jeszcze zrobić? Pułapka łańcuchowa. Sidła. Sidła na pewno zrobimy sobie już tam. No i inwentarz też przydałoby się ulepszyć. Dobra, ale to na razie sobie przeżyjmy po prostu tą noc. Weźmy jeszcze jedną benzynkę. I myślę, że tutaj już teraz starczy nam tego wszystkiego. I tak ugotować nic nie możemy. W ogóle powiem wam szczerze, że na początku niezbyt mi się ta gra podobała. Naprawdę, jakoś tak mi nie podeszło, jeżeli chodzi o rozgrywkę, ale teraz, jak już mniej więcej się wciągnąłem w tą grę i ogólnie w tą fabułę, no to powiem wam, że to jest po prostu mega. Jeszcze godzinkę poczekamy, żeby tej benzyny aż tak nie marnować. Zawsze tu będziemy mogli wrócić na jedną noc czy na pół. Więc czekamy. Tego trupa niestety nie ogarnę.
Tutaj już nic nie było raczej, prawda? Tutaj już nic nie mieliśmy do wzięcia. Tu jest tylko ta jedna benzyna, dobra. To już wiem, co mamy do roboty. No i widzę, że na głosowaniu zagłosowaliście na wiarka, który ma być robiony. Czy który ma być grany ze swoim mikrofonem. No, jak sobie życzycie, tylko jeszcze muszę jakąś gierkę ogarnąć na VR-a. Dobra, zapalamy. Już się robi ciemno. 19.30 to już tak będzie trzeba się przygotowywać właśnie do tego zmroku. No i dobra, no i co, czekamy. Może przeżyjemy. Ponad drut. Wiecie co, myślę, żeby zamiast tego jednego paliwa wziąć jednak drut. Zapytacie dlaczego? Dlatego, że może będzie tam jakaś skrzynka do ogarnięcia. Dobra, widać ewidentnie, że dopiero o 20 się robi noc, bo zaczyna przyspieszać czas. Czyli o 20 możemy startować generator i dopiero uciekać. Teraz mam przynajmniej takie potwierdzenie na 100%. No i coś już leci. Coś się zrespiło. Cicho wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie? I łącznie mamy 12 godzin do przeżycia. Od 20 w sumie do 8. To nie jest mało. Kawki napiję. Znów to nagrywam z samego rana. Z samego rana, 11.35. Dla mnie to rano, żeby nie było. Lara? Po co rzucił flarę? Po co? Co tu się dzieje? Czemu ktoś tutaj rzucił flarę? W tym miejscu. Zaznaczyli naszą chatę, że tutaj jesteśmy? Nie rozumiem. O kurwa. Au, 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 au. Dobra, trochę zostaliśmy po mordzie. Widać, ta barykada bardzo mało nam daje. Panie dzikus. Coś się zaczęło już dziać, cholera. Gdzie kolejny? Nie ma. I dla psa kiełbasa dla pana to. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie wchodzisz, kurde. Nie wchodzisz. Będziemy się siłować, to się będziemy siłować. Wyłaź, wypadł stąd. Mhm. No to menda jedna, no. Ale chyba sobie poszedł.
Ten stołek nic nie daje. Tam jeszcze duszki się pojawiają. Tam pogasło wszystko. Jeszcze godzina. Dobra, dzionek. Dzień piąty. Handlarz, reputacja wzrosła, świetnie, fajnie. I akurat na całą noc nam starczyło. Dobra, mamy chwilę oddechu. Handluj. Handluj z tym. Są grzyby. Butla gazowa. Para. Czerwone jajo. Wszystko pięknie, ładnie. Tylko ja bym na przykład chciał... W sumie od ciebie bym teraz nic nie chciał. Gwoździe mam. Dobra, no to ja od ciebie nic nie biorę. Chyba, że ten grzyb za 50. Dobra, weźmiemy grzyba. Nie mam miejsca. To znak. Toż to znak. Dobra, to pałki na razie wyrzucimy. Dawaj mi tego grzyba. Kiwa głową. Dobra, przytakuję. Wydawało 20 esencji. No zawsze coś tam. Za 50, w sumie to nie jest dużo. Dobra, no i co? Lecimy z pierwszą partią. Pochodnia mi się na razie nie przyda. Czyli mam jeszcze jedno miejsce w inventory. Może te szmaty? Czy benzyna? Dobra, benzynka wygrała. Lecimy na tamtą wiochę. Już widzę, że mamy HP full. Nic nie mamy się o czym martwić. Czas ruszył. A my idziemy dalej. Kury pieją. Jest sztos. Coś więcej staminy mamy, czy mi się wydaje? No i teraz przejdź do głuchego lasu i będzie fajnie. Pójdziemy górą. Wiemy, że tu jest to monstrum cholerne. Ale tam już widzieliśmy wszystko, więc nie musimy nawet się teraz tym przejmować. Już nie sap, nie sap, nie sap. Dobrze, ja idę. Wóz wilka. No tak. Chyba tak. A może bym coś wziął jednak? O. Ja powaliłem w sensie. Nie powaliłem. Dobrze szliśmy. To trochę nam kurs zboczył, no ale to nie szkodzi. Już. Nie dysz. Śpiący? Mapa lasu? Ja bym to wziął. Dom Piotrka. Dobra, ale to za chwilę. Mamy tutaj coś, co możemy użyć jako przechowalni? W ostatniej kryjówce. Szukaj wyjścia pod podłogą. Dobra, ziom, dzięki.
Bratą deskę z gwoździem zostawię, a wezmę tą amunicję, bo amunicja może być droga. Tu jakieś kurwa wilki? Kurde! Au! Trochę to nahituje. Dobra, ale ty nie jesteś taki mocny, tylko jesteś... No daje się do gotowania, dobra. No powiem wam, że nie lubię takich rzeczy. Dobra, wyspali się ponownie. Drewanna przenieść. O Jezu, tu mamy za dużo rzeczy. Puść to. Mamy za dużo rzeczy. Do budy możemy? Kurde, w budzie też już coś jest. Zbudujmy to w studnie. Ja tu mogę, albo tu mogę. Kurde, tu też coś już jest. Ile można? Piła jest. Traktor, dobra. Traktorze nie ma. Idziemy po to mięsko. Gotuj. 60 esencji. Ej, luksus. Dobra, tak, tu przejścia nie zrobimy. Tu przejście możemy naprawić. I możemy się barykadować tutaj. Jedno okno, dwa wyjścia. Za to są dwa okna i jedno wyjście. I tak źle i tak niedobrze. A tutaj byśmy mieli wszystko. Piec i warsztat. Już nie ma. Teoretycznie jedno przejście możemy zabarykadować, ale to zrobimy za chwilę, jak te szafki już przeniesiemy do środka. Myślę, że to jest chyba najlepszy pomysł, jaki możemy tutaj ogarnąć. Właśnie, lampkę trzeba wyłączyć. Kurde, zapomniałem. Weź tab. Wyłącz ją. Tak będzie lepiej i szybciej na pewno. Pyk. Pyk. No właś. Dobra, szafa już jest. Wanną to tutaj te drzwi sobie ogarniemy. Lampy. To też trzeba przenieść. Żeby było jasne. Pomieszczonko. Ale ty masz problemy z tym przemieszczaniem się, z tym, jejku. Może masz takie? Dobra, stół na pewno weźmiemy. Półki nie weźmiemy, ale lampę weźmiemy. Nie mogę w ten sposób. Myślałem, że tam coś leży znów. Wiem, że coś tam leży. Dobra, przemieszczaj mi tą lampę. Dzisiaj będzie odcinek z wystawiania mebli w Darkwood. Zmęczyłeś, biedaku. Tutaj mamy jakoś tak, wydaje mi się, że więcej elementów do obrony. Typu właśnie ta wanna i tak dalej. Zawsze będziemy mogli coś przestawić. Myślę, że to krzesło mogę wypieprzyć, bo i tak to się nic nie przydaje. No i w teorii możemy sobie zabarykadować z drugiej strony.
No jest plan. Kurde, sprytny. W ogóle tak, z pewnością chciałbym sobie zabarykadować te drzwi. Nie w ten sposób, proszę. Zabarykaduj. Mamy jeszcze tylko trzy deski oprócz tego. To nie jest to za dużo. Zobaczymy od razu, czy możemy te drzwi otwierać. Nie da się. No i dobrze, o to chodziło. O to kurde chodziło. To sobie zabarykadujemy tutaj. Tego tak łatwo cwaniaczki nie przeniosą. Opsa. No i tu mamy piecyk, mamy lampę. Lampę sobie przeniesiemy w tą stronę. O. Chatka jak się patrzy. Przytulnie, miło, ciepło. Opsa. Fajnie. Drugą lampę zostawimy tutaj na tych grzybach. Jest git. Żeby tą szafkę przeniesiemy. Zastanawiam się nad tym stołem, czy ja go mam przemieszczać, czy nie. Tak jak powiedziałem, dzisiaj cały dzień będzie raczej spędzony na tym, że będziemy tutaj próbowali sobie zrobić barykady, żeby nie było sytuacji tak jak z poprzedniej nocy. Że się będę tulił do drzwi i czekał tylko aż otworzy. Upsa. Dobra. Tu będzie zamknięty. No i mamy pierwszy schowek, drugi schowek. Fajnie. No i ten stół, ale czy nam ten stół jest potrzebny? Szczerze powiedziawszy. Nie wiem, czy ta wanna nie jest lepsza do tego. Jak będziemy sobie barykadować, to właśnie w ten sposób. Pyk. I nie ma przejścia. Sobie tylko delikatnie odchylimy. O, pyk. I przejście na nas gotowe. Dobra, niestety tego nie mamy. Dzwonek rowerowy? Czyli ja tu... O kurde. Dajcie mnie to. Podamy wszystko. Ale bomba. Bombastic fantastic. Rozumiem, że tego żarcia nie mogę gotować. Nie wiem, po co jest ten chleb. Czy ja mogę się tym leczyć? Nie no, bomba. Możemy teraz pozbierać wszystko. Dobra, z sektora też sobie ściągniemy. Piła. W sumie tak, to włożymy tutaj. Jedną bryzynę też mogę tu włożyć, to nie jest problem żaden. Agregat jest uruchomiony. Skrzynka. Ziemniak i szmata. Skrzynia jest. Równie dobrze mogłem się tu zabarykadować, ale to by było chyba głupie. Już jak grzyby. Słyszę gdzieś grzyby. Nie wiem gdzie. Gdzie są grzyby? To jest więcej drewna. Gdzieś są grzyby. 100% są grzyby gdzieś. Tam jest studnia. Użyj. No tak, tutaj nie mam tego. Dobra, nieważne. Ale gdzieś tu są grzyby. Tu są grzyby. Tylko tak, teraz... No tutaj nie mamy przejścia, niestety. Tu niestety nie mamy przejścia teraz. Użyj.
Nie, no teraz to jest luksus. Tą benzynkę tam sobie weźmy tam. Teraz to jest luksus, kurczę. Ja nie wiedziałem o tym. Jakoś nie zwróciłem uwagi nawet. Już, nie dysz tak. Dobra, mamy grzybęsy. Tu jest wszystko. Tu była ta skrzynka, dobra. Wiem, na czym stoję, do traktora wrzucimy paliwko. Niech sobie tutaj cały czas będzie. Niech tu sobie cały czas będzie paliwko. Tu weźmiemy te kamienie i inne barachło. O fuck, trujące grzybki. Zrobię sobie takie okrążenie tutaj. Ale tu już chyba nic, a nic nie ma. Prawdę nie ma, dobra. Wytrych. Akurat z dwóch się robi. No widzicie. Ja mam kija teraz, przypieprzę to ino raz. Już nic nie było, dobra. Próbujmy otworzyć skrzynię za pomocą wytrycha, ile się w ogóle da. Użyj klucza. Aha, czyli się nie da. No to niepotrzebnie w takim razie robiłem. Tu się da naprawić przejście w ogóle. Nie spodziewałem się tego. Dobra, to zostawmy tu. Mam jeszcze chwilę, żeby sobie tutaj zrobić jakieś okrążenie. Może coś znajdziemy. O, drewno na przykład. Drewno też bardzo lubię. O, tu już widzę, że jest tak poważniej trochę. Czołg? Wrak czołgu II wojny światowej. Co mówię, napieprzacie tam. Czyli klientów mamy blisko. Czy tu jest pan wilk? Tu jest pan wilk. Są same skrzynie na kody. Czy my z tobą jeszcze możemy coś pohandlować? Pudełko z narzędziami 200. Kurde. Ma pudełko z narzędziami. Będziemy musieli się do pana odezwać niedługo. Wygląda na to, że nikt inny cię nie uświadomi. Słuchaj, mieszkańcy tutejszej wsi skrywają wiele, wiele tajemnic. Mają skarby, którymi nie chcą się z nikim dzielić. To samolubne, zakłamane ścierwa. Uważają się za lepszych, bo mają ludzkie mordy. A, tutaj już... to w sumie czytaliśmy. Tak, to było tej świniarni. Dobra, musimy już zacząć powoli wracać. 2 godzinki mamy. Świniarnia. Świniarnia. Dobra. Ojej! Jeleń! Jelonek! Co nam do zabicia go na przykład? Tego nie wiem. I skąd brać te kody? W ogóle właśnie, bo my coś sobie chyba tam ogarnęliśmy od tego trupka, który tam był. Świniarnia. Dom Piotrka. Jest na wschód od nas. Dobra, to będziemy wiedzieć. Co tu się... Dziura. Co to robi? Czy mamy paliwo jeszcze w tej chwili na tą noc?
Ja dodawałem coś? Dobra, mamy chyba. Ale jakieś większe się porobiły te paski? Czy mi się tylko wydaje? Jestem ciekaw, czy mogą nam rozwalić generator. To jest też dla mnie myśl. No jeżeli nie rozwalić, to czy mogą wyłączyć przynajmniej? Dobra, zróbmy sobie kilka desek przy okazji. Godzinkę i włączamy ten grajdą. Godzinkę i włączamy ten grajdą. Dobra, moi drodzy, ale. To by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Harmonogram, Discorda, jak i zapisy na waitlistę do Minecrafta macie na stronie spółkishiro.pl. A tym razem ja zapalam agregacik. Jeszcze może z 20 minut w grze. Czyli kilka sekund. Może i nie. Może i tak. Może i nie. Włączamy czy nie włączamy? Dobra, włączamy. Dobra. Ja się z wami żegnam. No i co? Widzimy się już w nocy. Zobaczymy, co tutaj nas za baraku będzie atakować. Ja zamykam drzwi. Odstawiam wannę. I arrivederci Roma. Trzymajcie się. Hej, hej.